Cześć, witajcie w nowym filmie. Dziś witam się z Wami mikołajkowo. Wczoraj były mikołajki, 6 grudnia. I witam się z Wami w takim naprawdę ekspresowym holu z Pepco. Poszłam tylko do Pepco po światełka, do choinki. Wyszłam bez światełek, bo nic jakby nie przykuło mojej uwagi, ale oczywiście z innymi rzeczami, których nie miałam na liście, ale zawsze tak jest i zawsze, nie wiem czy Wy też tak macie, dajcie znać, że idziecie po coś i nie kupujecie tego, a wychodzicie z pełnym koszykiem innych produktów. I tak, pierwsza rzecz, którą kupiłam, to właśnie mam ją na sobie, to są takie, słuchajcie, rogi Renifera z uszami i w tych rogach dałam prezent Mikołajkowy, Jezu, nie mogę się wysłowić, swojemu chłopakowi i jeszcze do tego, słuchajcie, był taki nos. Nos Renifera, który, jak widzicie, ma światełko i on działa tak na, zobaczcie, naciągnięcie, jak naciągacie tą gumkę, bo wiadomo, trzeba to ubrać, to światełko się pali, a oczywiście jak tutaj już nie jest nic naciągnięte, to ono się przestaje palić i naprawdę to było bardzo śmieszne, jak w tym wyszłam. No i może, oj, zdejmę te rogi i Wam pokażę, one wyglądają tak, to jest taka opaska. Fajna rzecz, jeśli macie jakąś imprezę mikołajkową w pracy albo z koleżankami sobie robicie, to możecie sobie właśnie kupić takie rogi. To kosztowało w Pepco jakieś, żeby Was nie skłamać, chyba 14 zł albo 11, już nie wiem, wiem, że to było przecenione. I jeszcze były na przykład takie opaski z choinką świecącą, jeszcze były z... co tam jeszcze było? Z jakąś chyba koroną, niekoniecznie świąteczne, więc tak, jeśli chcecie sobie, nie wiem, albo w Wigilię super w ogóle to zrobić i ubrać sobie, ta osoba, która rozdaje prezenty w Wigilię, ubiera takie rogi i w ogóle to jest super zabawa, także ekstra. Wyszłam ze światełkami, ale nie takimi na choinkę, ale cotton ballsami. Zobaczcie w ogóle, jakie one są rewelacyjne, słuchajcie, w takim swetrze, patrzcie na to. Jeszcze ich nawet nie rozpakowałam, nie wiem jak świecą, ale bardzo mi się podobało to, że mają takie sweterki na sobie, w ogóle nie widziałam takich kulek. Pepco jak coś zrobi, to w ogóle no rewelacja, zobaczcie. I myślę, że sobie to po prostu gdzieś poukładam na szafce, taką zrobię girlandę, zobaczcie w ogóle, no mega to wygląda. Tu Wam zrobiłam zbliżenie, zobaczcie, tu są takie jakby sweterki choinkowe. No bardzo ładnie jest to wykonane i tak porządnie. Więc taką girlandę w tym roku sobie powiesimy. Ja mam jeszcze taką z frędzelkami, którą kupił mój chłopak chyba w Biedronce, ale ta była bardzo dla mnie oryginalna i w ogóle nawet na wigilijny stół można poukładać i fajnie to wygląda tak bardzo świątecznie. Także ekstra. Coś, co jeszcze wzięłam w Pepco, to są podkładki, również w klimacie świątecznym. To są podkładki na kawę, na herbatę. My mamy w salonie szklany stolik, więc nie jest to nic przyjemnego, jak szklanka po prostu Wam obija o szkło. I takie po prostu podstawki, już nie mam opakowania, gdzieś wyrzuciłam, bo już chciałam poukładać. I w ogóle te podstawki można poukładać na stole i to super wygląda. Ja bardzo lubię ubierać w ogóle dom na święta, zawsze jakieś robię choinki, tutaj kompozycja, jak widzicie, to też jest moja kompozycja, tutaj takie suchorośla i też choinkę prawdziwą oberwałam z mojego ogrodu, jak byłam w weekend i tutaj zrobiłam taką w wazonie kompozycję, którą podziwiacie w dzisiejszym filmie w tle. No i właśnie to do kompletu, my mamy ubrany dom na takie, wiecie, czerwono, trochę złote, białe dodatki, więc takie podstawki, bardzo fajna rzecz i po prostu można poukładać na stole, fajnie to wygląda. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym wyszła bez... Czekajcie, bo po prostu mam to przygniecione. Wyszła bez ściereczki i to jest ściereczka, słuchajcie, z takim harcerzykiem. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale to jest taki, wiecie, amerykański czy brytyjski symbol świąt, taki harcerzyk. Powiem Wam, że te ścierki z Pepco u mnie się fajnie sprawdzają, bo one bardzo dobrze chłoną wodę, a szczególnie po pierwszym praniu. Polecam Wam w ogóle kupić te ściereczki i je po raz pierwszy wyprać, bo one wtedy po prostu lepiej jeszcze wchłaniają tą wodę, jak je wypierzecie i no przepięknie to wygląda. Ja sobie to powiesiłam na kuchence i w ogóle jest teraz tak mega i to pasuje do tych cotton ballsów i pasuje to do tych podkładek, także takie akcenty mam kolorystyczne. Coś, co kupiłam w Pepco jeszcze i do czego namówił mnie w sumie mój chłopak, to jest
produkt, dzięki któremu możecie zachować wasz obiad świeży przez tydzień na przykład, albo maksymalnie 2 tygodnie, czyli coś, co możemy zawekować. Na przykład zawekować tutaj zupę, albo jakiś sos, albo jakiś, no jakiś po prostu obiad, który... I to też jest wygodne, bo ja nie muszę wtedy codziennie gotować do pracy, nie muszę się martwić, bo to, co na przykład było tydzień temu, mogę sobie to, wiecie, zawekować i zjeść w następnym tygodniu, albo nie wiem, za 2 dni. Ja jestem taką osobą, która nie lubi jeść 3 dni pod rząd tego samego. Na przykład zrobię jakieś leczo, jest na 3 dni, ale tego 3. dnia, wiecie, no to już niekoniecznie chcecie to samo jeść. Więc jedyne, co musicie zrobić, absolutnie nie musicie słoika gotować ani nic, po prostu wlać tutaj do tego słoika wrzątek, albo po prostu coś, co jest, na przykład zagotować to leczo i ono będzie już bulgotało i wtedy w momencie bulgotania musicie to tutaj wlać jako gorące. Tutaj jest taka gumka, która, oj, teraz mi wypadła, która oczywiście zatrzymuje wam dostęp powietrza do tego słoika. Zamykacie, tutaj zaczepiacie klamerkę i gotowe. I słuchajcie, to się samo wekuje, tutaj wam nie dochodzi powietrze i naprawdę testowaliśmy, bo mamy jeszcze mniejszy słoik i naprawdę to się sprawdza, także to jest super dla, nie wiem, no dla wszystkich, dla osób pracujących, dla osób, którym się po prostu nie chce codziennie jakichś nowych rzeczy, obiadów gotować. Szybki sposób na po prostu zachowanie świeżości waszych potraw. Dobra, lecimy dalej. Chciałam wam pokazać coś, co nie jest z Pepco, ale coś, co jest świąteczne i chciałam to też pokazać. Dostaliśmy to od mojej mamy, która po prostu kupiła nam. Od osoby, która robi to po prostu ręcznie, takie rzeczy, takie choinki. Niestety nie wiem, kto to jest, nie mam żadnego kontaktu do tej osoby, nie mam strony, ale może dopytam i po prostu podlinkuję wam na dole w opisie, żebyście mogli przejść do osoby, która robi takie cuda. Choinka, słuchajcie, handmade, ręcznie robiona. Zobaczcie, tutaj ona jest jakby taka puchata, ma na sobie już tutaj wczepione bombki i taką gwiazdę na górze. Zobaczcie, jak ona w ogóle pięknie wygląda. Do mieszkania, które jest w klimatach biało-srebrno-złotych. Zobaczcie, ja wam zrobię zbliżenie, żebyście zobaczyli detale tej choinki. Zobaczcie, jak ona pięknie jest wykonana. I to jest taki w ogóle puszek, taki milusi. O. Tak wygląda. I ona jest jakby tutaj na takim styropianie, jest bardzo leciutka. Także my sobie ją położyliśmy, jest na półce i właśnie w Pepco chcieliśmy kupić do niej tutaj światełka takie drobniutkie, ale niestety nic nie znalazłam. Same były jakieś takie wielkie te światełka w kształcie choinek i poza tym były krótkie, także jeśli wiecie, gdzie mogę kupić takie drobniusieńkie światełka, żeby opleść tą malutką choinkę, będę wam bardzo wdzięczna. I jeszcze chciałam wam pokazać coś, co dokupiłam. Wiele razy pytacie mnie, jak tutaj nagrywam filmik i czasami piję kawę z tych filiżanek. Skąd ja je mam, słuchajcie? Patrzcie, to są takie filiżanki z takimi buźkami, grymasami. I ja kupuję jej na jednej stronie, linka wam zostawię na dole w opisie, absolutnie nie są z Pepco, niech was to nie zmyli. Zobaczcie, ja mam tutaj 2 takie minki, buziaczek i taka miękka cwaniaka. O, bardzo ładne filiżanki, zobaczcie, tak się je trzyma, tutaj przepiękne. I ja chciałam mieć 4, miałam 3, jedna się zbiła podczas moich wyprowadzek, a jeszcze tu mam miseczkę, zobaczcie. Więc naprawdę fajna rzecz, takie designerskie coś, co możecie postawić na stół, tutaj wsypać jakieś przekąski, naprawdę fajnie to wygląda. Linka wam zostawię do tej stronki na dole, jest to niemiecka firma, która tworzy takie rzeczy, także zajrzyjcie sobie, fajne możecie kupić. A, możecie nawet kupić nie na niemieckiej stronie, tylko chyba na prezenty.pl są te zestawy jeszcze. Także chyba wam podlinkuję do tej stronki prezenty.pl, to sobie zobaczcie te filiżanki, bo ja je chyba w tamtym roku właśnie tam kupowałam. No, także co, to był mój cały haul z Pepco, mam nadzieję, że wam się podobał. Trochę tego było, trochę wam tego pokazałam. Napiszcie mi na dole w opisie, co wy w tym roku świątecznego kupiliście w Pepco. Może mnie jeszcze czymś zainspirujecie na ostatnią chwilę, może jakieś prezenty fajne jeszcze kupię. Także co, trzymajcie się ciepło, buziaki, łapki w górę, jeśli lubicie te haule z Pepco, chcecie je częściej. Subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Buziaki, pa, pa!